Dzień dobry, nazywam się Michał Chojnacki i nasza prezentacja dzisiaj jest na temat relacji inwestorskich z inwestorami i też jakie są wymagania tych właśnie inwestorów od nas, od spółek notowanych na giełdzie i od naszych zespołów relacji inwestorskich, Investor Relations. Nasza prezentacja dzisiaj będzie poruszać pięć głównych tematów. Na początku chcemy przedstawić różne rodzaje inwestorów, które są obecne na rynku dzisiaj w Warszawie. Mówimy oczywiście o inwestorach instytucjonalnych. Będziemy też patrzeć na jak wygląda ich proces inwestowania w spółki instytucjonalne. Będziemy patrzyli na różny rodzaj informacji, które są ważne w tych decyzji inwestowania. I oczywiście resztę prezentacji będzie się koncentrować na jaka jest rola nasza ze spółki, jaka jest rola zespołu Investor Relations w tym właśnie procesie. I najważniejsze będziemy patrzeć o naszej stronie internetowej, która właśnie jest w samym centrum naszego IR Excellence Program sponsorowany i organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Jeżeli patrzymy na rodzaj inwestorów instytucjonalnych, które właśnie biorą udział w naszej giełdzie, możemy to z grubsza podzielić na pięć różnych rodzajów inwestorów. Na samym początku są inwestorzy, którzy muszą inwestować w Polsce. To są inwestorzy, którym mówimy, że są country focused fundusze. Mandat fundusza jest, że inwestujemy tutaj w Polsce. To są inwestorzy, których znamy pewnie najlepiej, których są obecnie tutaj w Warszawie. I tak samo jest, dokładnie to samo, taki sam wygląd dla inwestorów, którzy są czy w Rosji, czy w Arabii Saudyjskiej. Zawsze jest grupa inwestorów, którzy inwestują właśnie, muszą inwestować właśnie w ten kraj. Potem są inwestorzy bardziej regionalni, to są właśnie fundusze, którzy mogą inwestować powiedzmy w Europie Wschodnią albo w terytoria EMEA, Europe, Middle East and Africa. Są fundusze takie jak T. Rowe Price, Barings, Aviva, Global Investors. Potem jest pewnie największa pula pieniędzy, jeżeli chodzi o assets under management, to są duże fundusze Global Emerging Markets, które praktycznie mogą inwestować na rynki rosnące, czyli tak naprawdę to są około 25 takich rynków. My jako Polska jesteśmy jeszcze jedną nogą właśnie w tej grupie rynków rosnących, Emerging Markets, ale też z drugą powoli wychodzimy stąd. Ci inwestorzy Global Emerging Markets pewnie są podzieleni też na bardzo duże fundusze, takie jak Fidelity, Lazard, Capital, Fiera, potem troszkę mniejsi, takie jak na przykład Jupiter, czy Hermes, Comgest i potem całkiem jeszcze mniejsi, którzy po prostu inwestują na dużo mniejsze tematy. Potem wchodzą inwestorzy, którzy po prostu mają różne mandaty inwestowania, które mogą inwestować w bardziej globalne tematy, które koncentrują się na jednym albo dwóch sektorach, które bardziej mają tematyczne albo specjalne sytuacje inwestowania. I potem są inwestorzy, którzy inwestują pasywnie, czyli ETF-y, na których nie mamy wpływu jako spółki notowane. Przykłady takich ETF-ów to jest BlackRock, iShares, MSCI Poland albo MSCI Emerging Market. I to jest pula, która cały czas rośnie i na pewno będziemy słyszeć o ETF-ach coraz więcej w następnych paru latach. I to są też fundusze, które też biorą udział na naszym rynku i o których musimy troszeczkę też porozmawiać. Jeżeli mówimy o tych największej puli Global Emerging Markets, pytanie jest, jak właśnie to wygląda i co to są za rynki rosnące i jako Polska, jaki mamy udział w sferze Global Emerging Markets. Najbardziej popularniejszy indeks to jest MSCI Emerging Market Index, który właśnie mówi mniej więcej, ma około 23 różnych krajów w tym indeksie i widzimy, że jest całkiem silna, całkiem Azja i jako Polska mamy też parę procent w tym indeksie, natomiast jest to całkiem relatywnie mały cząstek, czyli musimy też rozpoznać, że jeżeli porównujemy się
fundusza dużego Emerging Markets. Jako Polska mamy tylko 1 albo 2% miejsce właśnie w tym indeksie. Czyli inwestowanie w takim dużym funduszu mamy całkiem znaczącą ilość, ale to nie jest całkiem małe z porównaniem do na przykład do Chin, czy do Brazylii, czy do Meksyka. Jeżeli patrzymy dalej, też nas bardzo ciekawi inwestorzy instytucjonalni w tych, powiedzmy, różnych miejscach, gdzie oni są na całym świecie. To jak patrzymy i robimy analizę tych inwestorów, widzimy, że akurat jest około 50% jest właśnie w Europie, czyli oczywiście w Warszawie, głównie te fundusze, które inwestują domestic funds, ale też potem widzimy, że jest Londyn, Frankfurt, Sztokholm, Paryż, mają około 51%. Widzimy, że Stany Zjednoczone mają około 40% właśnie tych funduszy, które jest dedykowane na inwestowania w Polskę i w emerging markets. I też widzimy, że całkiem rosnąca pula pieniędzy jest w Azji, która jeszcze jest całkiem mała, ale też widzimy, że coraz bardziej to rośnie. Jeżeli patrzymy na proces inwestycyjny, to nas bardzo ciekawi, jak ci inwestorzy, o których właśnie mówiliśmy wcześniej, szczególnie ci inwestorzy aktywni, jak u nich wygląda proces inwestowania. I tu też możemy zobaczyć, że proces zaczyna się od oczywiście wszystkich spółek notowanych na giełdzie na całym świecie. Jest powiedzmy około 45 tysięcy takich spółek na całym świecie. Każdy fundusz ma jakieś, powiedzmy, restrykcje, gdzie on może inwestować, czyli zazwyczaj czasami są fundusze, którzy mówią, że możemy tylko inwestować w tematy, które są płynne, czyli jest co najmniej obrotów $1 milion dziennie na giełdzie, albo tematy, które mają co najmniej minimalny market capitalization, $500 milionów, powiedzmy. Czyli powiedzmy, albo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, są mandaty związane z geografią, czyli możemy tylko inwestować w Europę Wschodnią, czyli jeżeli ja jestem spółką z Brazylii, nie wchodzimy właśnie w tą piramidę procesu. Czyli pierwsze, powiedzmy, taka baza to jest restrykcje inwestowania, wchodzimy na, mamy około 1000 spółek, powiedzmy, w tym Investable Universe i wtedy po prostu patrzymy na analizę portfolio i jak możemy wybrać 250 spółek z tych 1000, żeby byli na naszych watchlist. Bardzo często inwestorzy używają proces, który nazywa się top-down investment process. Top-down investment process polega na analizy na początku sytuacji makroekonomicznej kraju, sytuacji politycznej kraju, jak szybko dany kraj rośnie, jaka jest sytuacja związana z polityką, demografią, inflacją, to takie, powiedzmy, pierwsze z góry. Potem patrzymy na dół, patrzymy na różne sektory w tym kraju, które nas ciekawią, patrzymy, jaka jest regulacja w tym sektorze i potem wybieramy 3 albo 4 sektory, które nas ciekawią i wtedy dopiero schodzimy niżej i patrzymy na różne spółki w tym sektorze, które nas ciekawią i robimy analizę tych spółek. Patrzymy z góry na tą analizę, czyli to jest, powiedzmy, top-down investment process i to jest, powiedzmy, główny proces, który ja bym powiedział, że większość tych inwestorów, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie używa. Jeżeli zrobimy taką, powiedzmy, analizę tego top-down process i zrobimy więcej research na temat spółki, czy czytamy prezentację, czy czytamy annual report, skrócamy watchlist do około 250 spółek i z tych 250 inwestujemy w około 60. Wybierając 60 spółek z tych 250, bardzo, bardzo ważna jest rola investor relations, czyli nas wszystkich, czyli wyjaśnienia inwestorowi naszego modelu, naszego spółki, spotkanie lub telefon z inwestorem, odpowiedzi na pytania, regularny dialog z inwestorami, bardzo, bardzo ważny i też coraz więcej słyszymy o wymaganiach związanych z ESG. Czyli co to dokładnie jest? To ESG to jest takie, powiedzmy, 3 całkiem duże rzeczy, na które inwestorzy oczekują troszkę więcej informacji. E to jest environment, social i governance. I też widzimy i słyszymy, że inwestorzy coraz bardziej oceniają nasze spółki
na te właśnie trzy bardzo, bardzo ważne rzeczy, czyli jest, pytania są, jaki jest impact climate change dla spółki, jaki jest impact na corporate governance. I widzimy, że jeżeli spółki nie spełniają warunków tych właśnie ESG, inwestor nie może już inwestować, nie może inwestować od razu dla nich. Jeżeli patrzymy na dzień inwestora, tak naprawdę, to tu jest powiedzmy średni dzień opisany kolegi, który pracuje właśnie jako inwestor instytucjonalny, który opisuje mi, jak właśnie wygląda jego dzień. Tutaj widzimy, że jest bardzo dużo jest właśnie spotkań ze spółkami, bardzo, bardzo dużo jest właśnie analizy tych spółek. I po prostu główny jest taki po prostu punkt jest taki, że w takim dniu, że bardzo dużo się dzieje, my mamy bardzo, bardzo mało głos w tym i musimy robić wszystko, co możemy, żeby ułatwić pracę inwestorowi, który patrzy na naszą spółkę, żeby ma dostęp do świeżej informacji, że bardzo łatwo może zrozumieć naszą spółkę, jeżeli może dotrzeć, ponieważ tak naprawdę konkurujemy z co najmniej 1000 innych spółek, które robią podobne rzeczy co my, może są w innych rynkach, ale konkurujemy na czas i konkurujemy na dostępność właśnie tego inwestora, który tak naprawdę tyle rzeczy robi i ma bardzo, bardzo mało czasu na jeden temat właśnie. Czyli musimy według mnie zrobić cokolwiek możemy, żeby ułatwić pracę inwestorowi, który siedzi w Warszawie, w Londynie, w Paryżu, analizuje spółki i szuka ciekawych tematów. Teraz dochodzimy do bardzo ciekawej informacji, czyli jak taki inwestor, o których właśnie wspomnieliśmy, mówiliśmy troszkę o procesie inwestowania, mówiliśmy o różnych rodzajach inwestorów, jakie są informacje, skąd taki inwestor bierze informacje. Tutaj na niebieskim haczyku mówimy informacje, na które spółka ma wpływ, czyli co my możemy zrobić. Oczywiście są dużo narzędzi komputerowych, czyli Bloomberg i Reuters, które są takie powiedzmy pierwsze miejsce, gdzie są znajdowane wiadomości. Zaraz pokażemy, jak to wygląda. Potem są jakieś bazy danych, które są specjalistyczne, czy mówią nam o ESG, o rankingach, czy mówią nam o coś szczególnego o naszym sektorze. Potem oczywiście są biura maklerskie, które piszą o nas opinie, które piszą o nas ich zdania, czyli też możemy troszeczkę mieć na to wpływ. I oczywiście bardzo ważna rola jest ta ostatnia rola, czyli nasz własny wkład w modelowaniu naszej spółki, czy nasze spotkanie, czy nasz annual report, czy prezentacja investor relations, czy telefony, które robimy, czy wysyłanie e-mail updates do inwestorów. To są rzeczy, które są naprawdę bardzo, bardzo istotne i inwestorzy bardzo dużo wagi na to przywiązują. I dlatego właśnie im łatwiej, im lepiej robimy te rzeczy, tym bardziej będziemy atrakcyjni dla tych inwestorów, którzy na nas się patrzą. Mówiłem mniej więcej o różnych terminalach. Tu wygląda jeden z nich, patrzymy na jedną spółkę w Meksyku. Mamy bardzo prosto, widzimy bardzo szybko, co spółka robi, mamy bardzo szybko, wiemy, kto jest zarząd, mamy parę informacji na temat akcji, jakie są obroty, jakie są ceny. Mamy bardzo dobry dostęp do informacji bieżących na temat rzeczy finansowych. Oczywiście te rzeczy są brane z naszych stron internetowych, jeżeli my jako spółka jesteśmy spóźnieni z tym samą informacją albo nie dajemy tej informacji w bardzo prostym terminie, tych informacji nie będzie na terminalach i będzie ciężej dla inwestora, który siedzi w Bostonie, żeby to przeczytał. Tak samo jest bardzo łatwe są profile o nas napisane właśnie na tych platformach i też bardzo prosty dostęp do wiadomości na temat naszej spółki. Czyli to jest po prostu system, który agreguje to. I dlatego też czasami, jak myślimy, że musimy wysyłać te informacje do inwestora, wiedzmy, że są portale, które każdy inwestor używa, albo bardzo dużo inwestorów, które gromadzą te informacje. I tak to mniej więcej wygląda, że tu mamy spółki, które są w naszym portfolio po lewej stronie, mamy streszczenia informacji i cały news flow w jednym miejscu.
które są oczywiście przygotowane i gromadzone za pomocą naszych narzędzi, które mamy w naszej spółce. Teraz tak, teraz chcielibyśmy też porozmawiać parę rzeczy o stronie internetowej Investor Relations. Tak jak wspomnieliśmy, jest to bardzo ważny portal informacji nie tylko dla inwestora, ale też dla tych terminalów, które gromadzą te informacje. I tutaj razem z giełdą stworzyliśmy metodologię i oczywiście też razem z inwestorami, bo też pytaliśmy się inwestorów, co oni uważają jest bardzo ważne na temat stron internetowych. I mamy tutaj taką, powiedzmy, metodologię, którą stworzyliśmy razem z giełdą, który oceniamy spółki i szukamy tych informacji na stronach internetowych, które są najważniejsze dla inwestorów, którzy nas znają, ale też dla inwestorów, którzy patrzą na naszą spółkę pierwszy raz, prawda? I tu mamy streszczone, wymagane, powiedzmy, rzeczy, ale te rzeczy, które inwestorzy oceniają jako bonusowe, jako ekstra. Chciałem też pokazać parę przykładów, jak inne spółki na całym świecie robią i jak oni też myślą o stronach internetowych. Tu jest główna strona Vodafone, który jest to bardzo duży operator telefoniczny, internetu. Jest bardzo prosty i bardzo szybki link do strony Investor Relations. Na głównej stronie Vodafone.com widzimy, że kim jesteśmy, co robimy i numer 3 jest inwestorzy, czyli bardzo łatwo dla inwestora jest znalezienie tej zakładki, która właśnie mówi o sprawach związanych z relacjami inwestorskimi. Tu jest prezentacja spółki z Brazylii, Camil. Bardzo łatwo i bardzo szybko wyświetla na pierwszej stronie Investor Relations najważniejsze rzeczy, co oczekują inwestorzy. Czyli powiedzmy, jeżeli jest prezentacja i annual report, można znaleźć te informacje tak naprawdę przy jednym lub dwóch kliknięciach maksymalnie w samym centrum. I to też mi się wydaje, jest bardzo dobry przykład, że jak spółka, która wie, co inwestorzy oczekują, bardzo szybko i bardzo łatwo jest to można znaleźć na stronie internetowej w języku oczywiście angielskim, w języku hiszpańskim, w języku portugalskim. Tu jest strona internetowa IR spółki Siemens z Niemczech. Jest to spółka, która jest oczywiście bardzo skomplikowana, ma bardzo dużo różnych biznesów w swojej firmie, ale widzimy, że stworzyli coś takiego, co jest Siemens at a glance. To jest jeden fact sheet, jednostronowy fact sheet, który naprawdę streszcza wszystko, co robi Siemens w jednym miejscu i powoduje to, że inwestorzy, którzy patrzą się na Siemens po raz pierwszy raz, bardzo, bardzo łatwo mogą zrozumieć, co oni robią, jaka jest strategia i wizja. Jedna kawałek strony jest na temat głównych finansów i streszczenie głównych biznesów dla inwestorów. Tu jest strona internetowa głównego banku w Turcji, Garanti Bank. Widzimy, że ta strona internetowa i ten zespół relacji inwestorskich od razu myśli tak jak inwestor, czyli patrzy się z góry na dół. Tak jak pokazałem tą parę minut temu strategię top-down, czyli mówimy, że pierwsi inwestorzy patrzą na kraj, potem idą na dół na sektor, potem szukają ciekawych tematów. Widzimy, że spółka Garanti Bank zachowuje się troszeczkę tak jak inwestorzy myślą, czyli dlaczego mamy inwestować w Turcji, dlaczego nas interesuje banking sektor turecki i potem na samym końcu, czemu my, Garanti Bank, jesteśmy ciekawi dla was. I to też jest to bardzo ciekawe podejście, bo spółka wchodzi mniej więcej i myśli tak jak myśli inwestor, prawda, który patrzy się na tą spółkę. Bardzo ułatwiamy pracę inwestorowi, który siedzi w Nowym Jorku, czy w Warszawie, czy w Pradze, który patrzy i analizuje naszą spółkę, żebyśmy byli bardziej atrakcyjni. Mówiliśmy już troszeczkę o ESG, Environment Social Governance, i też widzimy, że spółki coraz bardziej robią dedykowane strony na ten temat. Tu jest spółka Norilsk Nickel z Rosji, która ma całą stronę poświęconą na informacje bieżące na temat ESG, który pomaga inwestorom właśnie w tych rzeczach. Też widzimy, że to jest coraz bardziej
taki powiedzmy standard, że spółki o tym myślą, wiedzą, że inwestorzy, to jest ważne dla inwestorów, jak możemy ułatwić pracę, jak możemy ułatwić analizę takiego inwestora, który patrzy na naszą spółkę. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że my jako spółka konkurujemy z tysiącoma innymi spółkami, które robią mniej więcej powiedzmy podobne rzeczy, są też na giełdzie i chcemy ułatwić i chcemy właśnie wyjść z tym tysiąca spółek i pokazać się z bardzo, bardzo pozytywnej strony. Tu jest największy bank w Meksyku, Banorte. Jest to, tak samo daje bardzo, bardzo łatwy dostęp do informacji. Możemy się zapisać jako inwestor do ich email alerts i też bardzo ważny kontakt z Investor Relations. Jak widzimy, tu są nazwy i numer telefonów biura relacji informacyjnej, czyli jest imię, nazwisko, telefon i to oczywiście bardzo, bardzo ułatwia pracę też inwestorom, że wiedzą, że z kim mają się dokładnie spotkać albo do kogo mają napisać e-maila, żeby mieć odpowiedzi na pytania. Kalendarz jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważnym punktem dla strony internetowej, czyli co robimy, jakie wiemy, że tutaj w Warszawie spółki organizują spotkania kwartalne z inwestorami w Warszawie. Bardzo jest dobry pomysł, żebyśmy umieszczali właśnie te nie tylko data i nazwa, ale gdzie się to spotkanie odbędzie. I też mieli powiedzmy takie archiwum prezentacji z ostatnich parę miesięcy albo ostatnich parę lat, że jak ktoś nie może się zarejestrować na wyniki albo nie ma dostępu do spotkania, to ma bardzo łatwy dostęp do całego archiwum informacji, które spółka właśnie daje. I tu jest właśnie przykład Polimetal, ale jest to też spółka, która patrzy się na złoto i to jest właśnie ich przykład, że nie tylko dają bardzo aktualne informacje, co robią w następnych paru miesięcach, ale i archiwum ostatnich prezentacji od powiedzmy paru miesięcy i nawet paru lat. Możemy bardzo łatwo ściągnąć sobie to albo posłuchać na webcast. Corporate Access, czyli spotkania, tu jest strona internetowa Daimler Chrysler w Niemczech i to też spółka, która bardzo otwarcie mówi, że w tych datach będziemy w Londynie, w tych datach będziemy w Nowym Jorku. I to też powoduje, że inwestor, który powiedzmy nie ma dojścia do spółki, jest w Londynie, a jest w Nowym Jorku, widzi, że spółka organizuje takie spotkania i zachęca bardzo do kontaktu. Szczególnie widzimy, że w świecie po MiFID II model łączenia się z inwestorami to troszkę się zmienia, przechodzi przez zmiany i dlatego właśnie, jeżeli spółki piszą o ich roadshows, o ich wyprawach i o wydarzeniach w Warszawie na stronie internetowej i na kalendarzu, jest to naprawdę bardzo, bardzo mile widziane. I tutaj też jest streszczenie, co nasi analitycy myślą o naszej spółce, czyli to jest consensus estimates, czyli jaka jest opinia analityków o różnych items w naszych financials. I to też jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, bo inwestor wie mniej więcej, co analitycy myślą. I to też widzimy, że to proaktywnie spółka to robi, jest to na stronie internetowej, tu jest spółka BASF w Niemczech, która to robi, miała jeden z najlepszych stron internetowych na świecie, więc też polecam zerknąć. I to jest mniej więcej nasza prezentacja na dzisiaj, tu mamy wszystko. Główne punkty, które chciałem Was zostawić, że materiały, Investor Relations, strona internetowa, to są narzędzia, które używamy komunikować się z inwestorem. Im lepsze są te narzędzia, im lepszy mamy zespół z relacji inwestorskiej i bardziej proaktywny do inwestorów, tym lepsze mamy szanse właśnie pozyskać te dodatkowego kapitału. I drugą rzecz, którą chciałem zostawić jest, że konkurencja o ten kapitał jest naprawdę bardzo, bardzo duży i jest cały czas rosnący, czyli to też jest powód, żebyśmy bardzo poważnie o tym myśleli, o tym punkcie i jeżeli są jakiekolwiek pytania, bardzo proszę skontaktować się z nami przez e-mail i dziękujemy bardzo dzisiaj za uwagę i do widzenia.